Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a to jest film bonusowy odnośnie Harry'ego Pottera i Więźnia Azkabanu na peceta, bo pamiętacie, że miałem wam coś pokazać i mi kompletnie to wyleciało z głowy, jak wczoraj nagrywałem tą ostatnią sesję, a mianowicie miałem wam pokazać ten level select w tej gierce, bo coś takiego istnieje coś takiego jak debug mode, i nie musimy go wcale aktywować, tak jak w przypadku komnaty tajemnic czy kamienia filozoficznego, poprzez wejście w pliki gry i tam odpalenie debug mode. Tylko macie coś takiego, widzicie? Jest tutaj gra 1, no nie? Kiedy wejdziecie w zakładki i odpalicie sobie ten kwadracik, to macie pełen level select i możecie sobie wracać gdzie chcecie w zasadzie. Jeżeli przykładowo zostawiliście, nie wiem, jakiś secret, no nie wiem, chociażby... Czekajcie, gdzie to było? O, tunel do wrzeszczącej chaty. No to tam pamiętacie, że zostawiłem secret. No to możemy się tam wejść. Możemy się tam teleportować, możemy tam wejść. Jedyny jaki jest problem, to oczywiście taki, że... Harry postanowił odwiedzić Hagrida. Problem jaki w sumie występuje, to to, że jakby gra cofa nasze wtedy osiągnięcia, nasze taki stan gry, ale da się to przeżyć. To tak chciałem wam w sumie pokazać na przykładzie tego, ale będę musiał przeczekać cutscenkę, tak więc poczekajcie, zrobimy inaczej. Ustawimy sobie zakładki, chociażby, nie wiem, pójdźmy może na... gdzie możemy pójść? Teleportujmy się na przykład na egzamin z Glacius. Zostawiliście, nie wiem, jakąś tarczę na egzaminie z Glacius? Jesteś gotowy do końcowego... Proszę bardzo, możecie się tutaj teleportować i możecie, kurde, grać ile chcecie. Naprawdę, to jest bardzo fajna opcja, którą w sumie mi Seba o niej mi wspomniał. I co jest fajne, to to, że... No nie, bo chciałem przez chwilę powiedzieć, że ten status fasolek oczywiście się nam nie zmienia, ale nie, on się akurat zmienił pod tym względem. Szkoda trochę. No ale trudno się mówi, no nie? I w taki oto sposób możecie sobie, kurde, eksplorować miejsca, które... w których gdzieś mogliście po prostu zostawić jakieś sekrety lub inne tego typu rzeczy, no nie? Może uda mi się zrobić ten glitch z tą omijającą tarczą, to poczekajcie, postaram się to na szybkości ogarnąć, bo tutaj zaraz pojawią się te topki i może się nam uda to ogarnąć, bo chciałem wam ten glitch pokazać. Kiedyś wiem, że mi się udał, ale... czy mi się teraz uda? To jest dobre pytanie. I tak trzeba okrążyć wokół tarczy. Może platforma zjedzie w dół. Tak trzeba będzie, kurde, okrążyć wokół tarczy. Może ona zaraz zleci w dół, ta platforma. I w taki oto sposób pominiemy sobie jakąś tarczę. Prędzej czy później po prostu to zleci w dół, bo będziemy tak w nieskończoność, kurde, tutaj siedzieć. Bo wiem, że kiedyś mi się to udało, jak grałem na starym komputerze. Dobra, nie udało się. Jebać to. No, ale tak to właśnie chciałem wam pokazać ten debug mode. Lub level select. W sumie nawet nie debug mode, tylko bardziej level select. No bo jakby to był debug mode, no to byśmy mogli sobie teraz odpalić tutaj, nie wiem, nieskończone latanie czy inne tego typu rzeczy, no nie? Teraz tak tylko chciałem wam to pokazać, nic szczególnego, to taki dodatek, który tam wspominałem wcześniej w sesjach, że wspomnę o tym, no nie? No i tyle, będę mógł zaraz zakończyć ten odcinek, dosyć krótki, ale taki mały bonusik chyba nikomu nie zaszkodzi. Zobaczmy teraz, czy zdobyliście umiejętności wymagane po trzecim roku. No nie udało nam się, no i co teraz? No jazda, wypierdzielać, no nie? Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam ogólnie seria z Harry'ego Pottera i Więźnia Azkabanu na peceta podobała. I ja sobie będę za jakiś czas, może nawet i dzisiaj, już nagram pierwszą sesję z wersji na PS2. Zobaczymy. Tak czy owak, dziękuję wam za oglądanie tej serii. Ja już nie będę się powtarzał. To był taki dodatek w postaci level selectu, który warto pokazać, bo kiedyś o tym nie wiedziałem, ale gdyby nie Seba, no to bym się o tym prawdopodobnie nie dowiedział. No i tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!